Xenox.pl. Części zamienne do wszystkich maszyn rolniczych. Widzę to za kolorowo. Kurwa. Dobra, może jakoś damy radę jeździć. To mi się wycieraczka przydała, powiem wam. Dobrze, że szyby sobie poczyściłem. Ogólnie wybaczcie za to, jakie są bohomazy, ale wiecie jak to jest, było sucho. Było ładnie, pięknie, tak? A dzisiaj zaczęło padać i wiecie, ten kurz, to wszystko. Chyba z 10 razy już te szyby czyściłem i tak wreszcie. Ogólnie planujemy sobie w skos. Nie w poprzek, nie nic, nie w dużorki. Lekko w skos. Tak, żeby dobrze się jeździło, żeby nie porobić pod się zbytnio dziurkołami. Największe góry jeszcze przed nami. Tam będzie dwie takie też spore góry. No kurwa, będzie nieciekawie, jeśli chodzi o widok. Już tak mi się średnio, że jakby to było sucho. Wiecie o co chodzi, nie? A niestety nie jest. Ogólnie pierwszy vlog wyszedł w niedzielę, Mokrzyna. Ja bardzo serdecznie chciałem podziękować za komentarze. Było kilka bardzo fajnych rad. Miłych słów też padło. Także za rady bardzo serdecznie dziękuję i będę starał się stosować. Także takie komentarze to ja lubię, ale to każdy, wiadomo, takie komentarze szanuje. Teraz myślę, co sobie zrobić, żeby się nie najeździć i też nie narobić. Dobra, to sobie odpuszczę tą stronę, bo jak już zacznę ją robić, to już później tam będziemy sobie zbudować na tą stronę. Ogólnie na skrętach uważaj, bo czasami ta brona się tam gdzieś blokuje. To muszę
przy sobie ją lekko unieść, żeby mi tam opony nie przebiła, albo żeby się w ogóle całkiem nie zbugowało. Czym koło 13 od długa, od biegusa. Farmingu oczywiście. Dajcie, wyjedziemy z tych dziur. A jedziemy sobie z tematem. Także ogólnie gadałem sobie z panem Bogdanem. Tak akurat już jak mieliśmy chwilkę odpocząć właśnie w sobotę po orce. Naprawdę dzień udany, pan Bogdan zadowolony. Ja też byłem z siebie zadowolony, ponieważ no wiecie, na tych górach było ciężko, ale fajnie człowiek nowe doświadczenia nabiera. Także naprawdę każdy spisał się na piątkę z plusem. Dlatego też sobie później wieczorkiem na spokojnie pogadaliśmy. No ogólnie zostało 110 około gdzieś do siania. Sami zobaczcie, jaki jest już termin. Na jesień się nie dało orać. Jeszcze cieszę, że u siebie tyle co zorałem, to zorałem, ale też nie ma co porównywać. Ból i pogody, jaka tutaj była, bo tu uwierzcie, wszyscy dookoła w większości też orają. Nie ukrywam, bo też sporo mają posiane na zimę. No ale to się udało, to się udało, tak? Więc no tutaj też trzeba się cieszyć, że wiosna przyszła, mimo wszystko, że troszkę późno, ale przyszła. Wiecie co? Kurna dziot. No ja idę po niego. Nadchodzę. Kurwa, pada i pada. Zobaczcie, jak sobie te bronki naprawdę bardzo ładnie radzą. No cześć. Ogólnie, jak sami poznajecie, robimy sobie gwizdusiem. Kurde, wytrzepałby. Później będzie chwila, to jakąś chwilę przerwy. Jak sobie zrobię to wytrzepię, to z tych spadów będzie lepiej się wycierało. Chyba tu woda nie stoi, nie...
chyba. Czy coś znalazłem? Ogórek, zielony ma garniturek. Siema. O kurwa. Szkoda, że mam brony, bo bym sobie pod niego podjechał. Upierdolę się cały. Za przeproszeniem. A widziałem jakieś tu rękawiczki. Proszę. Już dzwonimy do prokuratury. O, pięknie, fajna górka. Ją tylko z jednej strony żeśmy robili. Już mi dużo pola nie zostało wprawdzie. Jakby się tu za niego zabrać. I się strasznie śliwił, baniec. Ja się nie będę z nim siłował. Chyba, że on ze mną będzie chciał. Zamiaru go na łyżkę teraz targać. A tu przy samym tym i tak nie będzie orane pewnie, tak. Brawo. Takie kiczowate buty, nie powiem. Spoko są, ale mają takie. O. Wystające rzeczy i tak jak posuchem jest ok. Ale gdy tylko się zabieram gdzieś w błocie czy coś, tu już jest porażka. Puskamy sobie gwizdeczka troszkę, bo będziemy teraz podjeżdżać pod największą. Chyba tak. Akurat tata przed chwilą dzwonił. U nas 20, znaczy u mnie w domu, leży na podwórku, 20 stopni. Słoneczko, nie pada, także ładnie, pięknie. Oj, gwizdek, przestań. Kurwa, by mogło przestać padać. Bym się szybę wytarł. Zrobiłem tam ten właśnie mały zagajniczek. Obiecałem sobie ładnie studienkiem. Tak pomyślałem, że od tej strony łatwiej będzie mi zajechać tą górę, bo z tamtej lepiej będzie mi jeżdżać. Dziękuję za ten komentarz, który właśnie tutaj pewna osoba napisała, pan z góry przepraszam, ale nie ogarnąłem kto dokładnie imienia, chociaż albo nazwy kanału, ale bardzo serdecznie dziękuję, aby go nie piłować właśnie. Naprawdę niskich obrotach. Ale to pięknie z tyłu wygląda, widzieliście to? Taki ułamek sekundy tu jeszcze. Cześć, tam nie widać pięknie. Ile to jest jeszcze w ogóle tysiące hektarów dookoła, które są nieużytkami gdzieś w dołach. Tam jakieś łąki w ogóle, które i tak nie ma tam dojazdu. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że tymi pługami i techniką pana Bogdana, mimo że są na zagon wszystko i w ogóle, tak sami pięknie widzicie, nie ma ani jednego śladu po bruździe. To jest coś zajebistego. Szkoda, że już nie ma orki, a mi nie doszło do głowy, aby właśnie dać panu Bogdanowi, czy też chociaż Piotrowi, bo oni zaganiali to wszystko. Byście zobaczyli sobie, jak to świetnie wyglądało. Naprawdę z miłą chęcią patrzyło się, jak pan Bogdan robi właśnie zagony. Czy to kurde szkoda, bo tego broczek też jeszcze nie pokazywał na żadnym chyba vlogu. Będę pamiętał, mam nadzieję, na drugi sezon, aby wam to pokazać. Bardzo chętnie bym nagrał siewy, ale wiecie, dać chłopakom GoPro na głowę,
nazywamy ją Małą Ukrainą, bo jest Mała i Duża Ukraina. Duża Ukraina ma 11, Mała Ukraina. No i tu jest fajna liczba, bo hektar 15 chyba. Także jak wpadliśmy w piątkę na to pole, nie? Żałuję, że tego nie nagrałem. To było niecałe 20 minut. Ale kurwa, tam każdy, tu my sobie cofaliśmy sprzętkiem, bo tam takie małe wertety. W ogóle. Podejdziesz czy nie? Dobra, nie będę cię męczył. Także naprawdę mega zajebiste pole. Na brony to już w ogóle 9 metrów jak szafują. To już jest naprawdę coś. Piotr tam posada byś se kupił. W ogóle teraz vloga od Krzysia muszę ogarnąć, bo mam 3. Jeden nie wiem czy nie będzie do kosa. To możecie, a nie no, nie napisać, bo już on musiałby teraz wyjść. Z racji takiej, że Krzysiu naprawdę strasznie późno nagrywał. Jest taka żarówka i wiecie jak to wygląda. To jeszcze jak nagrywał to już pikseloza, już na koniec to znów nikt nie było widać, no ale zobaczymy. Powiem, że Krzysiu tam podpadał pytanka i nie chciałbym, żeby się zmarnowała, chyba że z Krzysiem się dogadam, posłucham o czym on tam gadał i wtedy by jeszcze raz w innej pracy. O tym mu nie wspomniałem lub Krzysiu nie pamiętał. Wtedy z wywożenia właśnie kukurydzy sobie wzięliśmy. No to też jak pamiętacie, zimno już było. Także idzie sobie tu miedza, miedzą tam do tych drzew. Za drzewami to jest tylko to miejsce, gdzie tak właśnie z przepkiem sobie cofaliśmy. No będziemy z drugiej strony. Tak jest. Tu jest kurna pszenica chyba. Ale nie chce mi się wychodzi, ale tak z daleka wygląda. Ale to sąsioda. Sąsioda. No ja mówię, ja jeździłem tu jeszcze lubcik miałem do otwartych tych, żeby był lekki przebieg. A tam pewnie gwizdało na pełnej. Nie było tak źle. Pole chyba, to jest chyba najmniejsze pole obrabiane przez mokrzyk, tak mi się wydaje, że mniejszego nie ma. No, mi też się tak wydaje. Tam też po 3 hektary, z tego co wiem, po 4. No jo, tam pod Pułcznem, nie? Ten, jo. Tam jest malutki. Znaczy tam jest taki jeden malutki, ale to sobie w sumie liczy się wszystko razem, nie? No. To koło siebie takie małe kawałki, takie wąskie przejazdy z jednego na drugi. Także tutaj kamień. Skończy się, mam iść. Idę. Dobra, dzięki. Podam.
ciągle robi mur, mur, mur. Bronuś akurat sobie po szkole fajnie wrócił, zmienił mnie. Akurat sobie trochę pojedziemy, tam na tamtym polu będzie chyba trochę więcej kamieni, więc akurat będę mu zbierał. Nie będzie musiał wychodzić. Przestało padać, szyby przydałoby się wytrzeć. Bo jak widzicie, zamazane, ja chyba jest 15 razy już wycierałem. Dzisiaj. Bo tak lało, ten kurz się tak osadził, że masakra. Przypomniało mi się ujęcie, jak wtedy ten agregatowaliśmy w tamtym roku kultrem. Teraz ludzie będą pisać, że znowu mam moją ulubioną bluzę na pole. A no jo. Nie miałem jej ubrane chyba z rok. Jak wysiadłeś, to zobaczyłem. Ja mówię, będzie nagrywał mnie. Jo, tak ładnie się trzeba odtolić. Trzeba się odjebać. Patrz, jaki jest, kurwanie. Ale nie, naprawdę po deszczu zajebiście się robi prawami. No, już później jak przestało padać, tak samo. Całkiem lepiej. Całkiem inna robota teraz. Zobaczcie, jakie te brony w ogóle robią robotę, nie? Wreszcie tu się mogę wychylić. O, jak tam przyjadę, to już do ciebie też bronować jak chcesz. Jo, ja sobie brony muszę zrobić, wreszcie ogarnąć. Bo one są już tak stare, wytępione, zresztą ja mam lekką bronę. Weźcie, zrób takie jak te. Tą posiedlą, jo. O, ale zajebałem. O, i prawdopodobnie chyba trzeba całą nową ramę, bo ona już jest tak pogięta. A nie jest z profilu, tylko z jakichś rurek w ogóle. Także jest słabo, więc trzeba na spokojnie sobie całą nową ogarnąć, jedynie zostawi się te... Jestem ciekawy, co tu będzie w tym roku siane. Tu nie ma pojęcia. Łubin? W zeszłym roku nie, Łubin jest choć na poligonie 30 km. Aha, to już wie jak... A no tak, bo mówi Bogdan, że więcej... Ale piękne to mapę jeszcze. Jo, to czyli... Tu nie mam pojęcia. W roku jest zboże, tylko nie pamiętam jak. Tu był jęczmień chyba. Bo ty tu byłeś wtedy z Markiem. Jo, tu był jęczmień. Chyba, bo to było to samo, co tam ma być. Tak. Także teraz ładnie akurat to, co już zasiane po deszczyku. Ale tam krzoków nagarnę. No ja na koniec miałem przełączyć już kamerę, ale tak się skupiłem. Ogólnie tak go posadziłem, że myślałem, że już nie wyjadę. Było takie jedno miejsce. A właśnie... nie wyjebałeś wtedy? No nie, bo już mi się nie chciało na koniec tej kamery, bo mówię, Brączek do mnie dzwoni, za ile będzie za 20 minut, a mi z pół godziny zeszło jak nic. A to pod końcówkę ty się wyjebałeś. No, ja już jak wiercałem do ciebie. Tam akurat było, jak wam pokazywałem tą wodę, co ona spływa, to ją ruszyłem, to tam też ogólnie wpadło mi koło konkret, ale to sobie jak jechałem z górki, to luz. I później na tym poprzeczniaku. No po prostu byłem w szoku, jak tam wpadłem. I stoję, ale zredukowałem i na spokojnie pod górę jakoś go wyszarpłem. Trochę brony się upieprzyły, no ale co zrobić, lepiej to ruszyć. Tak się właśnie zastanawiałem, bo... Szkoda, że nie nagrywałeś tego, jak już po drodze jechali. O, to już może lepiej, że tego nie nagrywałem. Takiego rozrzutnika to żadna firma nawet dobrego chyba nie ma. Jak ciągnik. Jechałem z tyłu, to musiałem zachować odległość, bo tam na 40 metrów rozrzut był, albo więcej nawet. Ogólnie tam właśnie ta woda co spływa, byłem sobie wyjść zobaczyć, bo mówił, może rzuca jakieś kamienie na ten strumyk czy coś w tym stylu. No dobra, jak chcesz, na razie. Idziesz już? To cześć! I mówię, może wrzucę, żeby to ta woda nie leciała, ale chyba trzeba na spokojnie tam podjechać, wziąć padel, parę kamieni i wziąć to zrobić, bo mówię, ta woda tam spływa od sąsiada na pełnej. Więc jak tutaj widzicie, no pole ogromne. Hej, hej, hello. Przyjadę chyba z tyłu. Nie wiem, jak chcesz. Teraz pojeżdżasz, to możesz robić. A więc witam was dnia kolejnego. Postanowiłem, że z kolejnego dnia też sobie coś nagramy do tego materiału. Nie wiem, jak się zakończył, bo żeśmy po nocy robili z Brączkiem. Kamera tam padła, więc może kawałek wam wstawię, może nie. Zależy, jak to będzie wyglądało. A my teraz sobie zajeżdżamy na górkę, bo będziemy się rozkładać. Oleż tu pięknie teraz wszystko wygląda. Ogólnie z góry was przepraszam, bo po zobaczeniu materiału właśnie z tego bronowania, które macie na samym początku, prawdopodobnie też filmik będzie na początku, bo wczoraj troszkę było czasu i postanowiliśmy, że sobie nagramy, bo nie było innej roboty, ponieważ deszcz ostatnio, jak widzieliście, nas wygonił, przez co nie mogliśmy nic działać. Dopiero wieczorem, wczoraj sobie wyjechaliśmy. Lina, kurde, napięło jak puchatka po siadłym mleku. Ale dobra, ważne, żeby nie spadła po drodze. Co ty tam chcesz? Coś krzyczał do mnie.
No i niestety od rana wczoraj nic nie działaliśmy, ale po południu przyjechałem. No i okazało się, że można jechać bronować i nie było tak całkiem tragicznie i mokro, jak się nam wydawało. Więc wczoraj jeszcze sobie 10 hektarów właśnie tam, za górką zrobiliśmy. Teraz pan Bogdan już wczoraj przyjechał, sieje, zakopał się wczoraj, no i to i nie, ja, nie byle jak. Czekajcie, gdzieś tu jeszcze mi tu trzyma. Aha, bo ona mi nie poszła na koło, tylko pod koło. Teraz będzie mi ciężko ją pewnie wyjąć. Chociaż nie, nie jeszcze. No dobrze, to tylko był przejazd z pola na pole, ogólnie powinna ta... Aha, bo tu Przemek zakładał, no tak. Dał ją pod kołem. Przemek ogólnie powinien już gdzieś iść do mnie, bo zjechał tam na dół. Uch. Więc luźna guma, dobra. Ja sobie teraz odbezpieczę. Właśnie mówię, nagram wam dzisiaj to rozkładanie, bo wtedy nie było rozkładania. Tam spory kawałek sobie robiliśmy. Więc mówię na spokojnie. O, ogólnie chciałem pozdrowić Karola, który był wczoraj u nas. Nie zapomniałem Pajda, także spokojnie. Dziękujemy za odwiedziny. Nie, ja cię będzie podnieść. Może nie będę musiał. Przemek by mi się tu przydał. Nawet spoczko. Mały skos, ale na spokojnie sobie rozłożyliśmy. O, jak opadły. Dobra. A, bo były na tym. Czekajcie, pomysł na to pole. To było robione w tą stronę. To my musimy stamtąd robić tam. No dobra, damy sobie, mam nadzieję, że radę. Dzisiaj już robimy blisko Mokrzyna. Ostatnie pola do bronowania. I zostaną nam tylko bały i takie pierdoły, więc już teraz na spokojnie, byleby pogoda dopisała i siewy na pełnej. Ogólnie tutaj już było bronowane raz po orce, ale już było wożone wapno w ostatnich dniach. Pan Bogdan nie skakał, czy też Piotrek. Ci akurat Piotruś rozsiewa nawozy. Prawdopodobnie będzie jechał na nożym. Teraz pojechali jeszcze z wapnem tam gdzieś i prawdopodobnie jeszcze będą będzie jechał na nożynko. Tam co jest te 50 hektarów rozsiew nawóz. Ja nie wiem, kto tu bronował, ale nie widzę, że nie pozbierał nic, prawie że kamieni. Będzie
leciał czy nie? Dobra. Na wszelki wielki, tak. No, powiedzmy, że nie jest aż tak stromo. Ale myślę, że skos dobry. No, jak się dobrze zacznie, to już połowie później pole idzie. Wczoraj naprawdę bardzo fajnie mi szło. Tam też taka górka w miarę znośna, ale pole dosyć fajne. Ogólnie to prawdopodobnie będzie film z tej wiosny. W tamtym roku robiłem ja, w tym roku prawdopodobnie zrobi Brączyk. Bo jak widzieliście, troszkę go wyręczyłem tym, że pochodzi akurat do szkoły, ja akurat mam robotę. Brączyk przyjeżdżał w ostatnich dniach, robił coś innego. Ale dzisiaj i wczoraj akurat trochę wolnego i złapaliśmy się za aparat, dlatego nagraliśmy trochę ujęć, więc mówię ten na początku filmik, który prawdopodobnie będzie. No to właśnie już będę trochę ujęć, wezmę sobie, bo i ja nagrywałem i Brączek. Tak się wymieniamy, naprawdę mega fajnie mi się nagrywało, powiem wam. Dlatego też w tym roku mówię, żeby Bronuś sobie zrobił ten film z wiosny, bo chcę naprawdę jakiś, nie ma tak jak Bronuś zajebie jakiegoś filma z Mokrzyna, dawno nie było, jak sami wiecie. Szybko leci do nas. Sobie cofniemy. Jak objeżdżam, to wybaczcie, ale zawsze tak wolniutko. Siema! Idziesz do mnie? No cześć. Mówisz? Idziesz do mnie? Jo. No cześć. Dobra, czekaj, jest akurat otworzy. Będziemy mieli trochę przewiew. Dobra. O, tu na dole woda stoi. Chyba nas trochę ściągnie. Dobra. Tu będzie cofanie hardcore. Jak tam Przemku? Co? Pogoda dopisuje? Przemek nagrywa filma też, więc bardzo serdecznie już z góry zapraszam was do Przemka. No jeszcze tutaj. No jeszcze tam trochę będziesz miał to do nagrywania. Inaczej nie dojadę, żeby było równo. Dobrze, chociaż i tak. No ładnie wyszło nawet. Na razie bronowanie masz nagrane. Siewy zdążysz złapać. Przydałby się jeszcze nawozy jakieś. No i o, trochę orki masz. Także dwa filmy, trzy filmy, cztery filmy z wiosny aż w Okrzynie. Znaczy głównie tamte to będą wzorki, tak? Tutaj będą łączone. Tak jak na stylu robienia chłopaków, to wcale dużo nie trzeba nagrać ujęć. Bo z każdej akcji wystarczy, że nagra się po 15-20 ujęć fajnych i można naprawdę umieć się fajny film zrobić. Tak jak pierwsze 3 dni przesiadałem się z ciągnika na ciągnik, tak teraz od 3 dni już na jednym. Także już spoko loko. Ogólnie tak nas wtedy ten deszcz dosiadł, jak byliśmy na tych poletkach. Że na trójce na... No tam. Obcy na pełnej do nas też przemawiają. One były tak oblepione, że my z Brączkiem tak się nasiłowaliśmy, żeby je złożyć. Ale no tak, lało, że są. Nie, dobra, te wezmę, bo przykro mi się robi, jak najchodzę. A tak dwa są, to wysiądę. O, jak możecie przyuważyć, wapno rozsiane. Tiry spokojnie dały radę sobie tu łódkami cofnąć. Blum.
nie prąd. Z kablem nie musiał, on patrzy, wycieraczka tam z poprzedniej akcji. Także nie wiem jak to będzie z tymi vlogami, nie wiem czy to już nie ostatni vlog z Mokrzyna. Czasami, bo no mówię, nie wiem czy nagrywać po dwa razy dla was jakieś, nie wiem. Tak jak bronowania, nie bronowania, ale chyba nie ma sensu, jedynie coś to może akcja wały nagram. Bo wprawdzie był krótki filmik z wałowania. Także myślę, że jeszcze po tym filmiku, no jakiś jeden powinien się pojawić. Chyba nie, no teraz muszę iść po niego. Dobra, na razie. Sporo tu tych kamieni. No już odległość sobie w miarę ogarnąłem, więc zobaczcie jak nawet mi równo idzie fajnie. O kurna, bo on był w ziemi. Ale ulany. Więc dobrze, że ja go wyciągnąłem, a nie pan Bogdan. Bo w siewniku nie ma gdzie go złapać. Bo sieje sobie ciężką. Dobra, idę od razu po tamtego. Fuck. O, tfu. Tam już Mokrzyn widać, sołtysa. Także tak jak mówię, jeszcze jeden powinien wlot się na spokojnie pojawić. Bronek mam nadzieję, że też coś tu nagrywa. Do tej pory co jestem u niego nie nagrał jeszcze żadnego vloga. Dobra, zaraz przyjadę.
koniec bronowania prawdopodobnie. Już chyba koniec w ogóle bronowania, nie? Jedynie jeszcze będziecie pod ołubi dorać. Jeszcze będzie.